mój skarb! Wow, ile tu popyt! Super! Obawię się trochę. Co tu się dzieje? O, hej Sami! Zobaczyłam to i chciałam... To nie jest do zabawy! To moja cenna kolekcja! Okej, skąpiradło. Wiesz chociaż, co z nimi robić? No jasne! Jestem mistrzem popyt! Można je wciskać z jednej strony, a potem z drugiej! Można też konkurować ze znajomymi, albo... Czekaj, tylko tyle? Samo wciskanie przegródek? A, to przecież sztuka! Pokażę ci znacznie lepszą sztukę. Albo lepiej, projekt, w którym wykorzystamy twoją kolekcję. Ciekawe! Hej kochani, dzisiaj pokażę Samiemu kilka fajnych haków z popyt, które totalnie odmienią jego życie. Siemka! Łapka w górę, jeśli też się nie możecie doczekać! Okej, dajesz! Zaskocz mnie! Ciężko nie będzie. Zobacz, czy to nie jest twoja ulubiona tęcza? Spokojnie, zaraz zrobimy coś mega fajnego z tymi drażetkami. No dobra. Biorę jednego MMMsa i wkładam go do przegródki. I kolejny. Nie musicie wybierać tych samych kolorów. Użyjcie swojej wyobraźni. Dokładnie tak. Super, teraz potrzebujemy czekolady. Dużo czekolady. Tylko mi nie mów, że nie mogę jej zjeść. Możesz, ale jeszcze nie teraz. Użyję trochę magii. Tada! Spójrzcie na tę konsystencję. Wow! Teraz wystarczy przelać czekoladę do naszego popyt. W ten sposób. Powoli i dokładnie, aż zakryjemy wszystkie MMMsy. Tylko się nie popaszcie. Wygląda przepysznie, prawda? Aż mi ślinka cieknie. Mam ochotę to wszystko teraz zjeść. Chyba już rozumiem, o co tu chodzi. Świetny pomysł! Prawie koniec. Musimy tylko zaczekać, aż czekolada znów stwardnieje. A potem ostrożnie wyciągnąć ją z naszego popyt. O, w ten sposób. Wow, nie wierzę. Założę się, że smakuje wyśmienicie. O, lepiej to sprawdźmy. Pycha. Okej, ja też chcę jej skosztować tu. Możesz zabrać się za resztę haków pod warunkiem, że będą tak fajne jak ten. Może nawet lepsze. Dobrze, na początek musimy pozbyć się tych wystających przegródek. Ostrożnie z nożyczkami, kochani. O tak. Zgadza się. Dobrze. Sami, mógłbyś to dokładnie wymyć? Jeśli nie masz dla mnie innego zadania, to spoko. Ja zajmę się gotowaniem. To jest tak zwany izomalt. Możecie poprosić kogoś dorosłego, żeby wam go kupił w sklepie ze słodyczami. Słodycze? Jakie słodycze? O, Sami. Dodam teraz odrobinę wody. I wymieszam wszystko do uzyskania jednolitej konsystencji. O tak. Będziesz tego potrzebować? O, dzięki! Samą porę. Izomalt musi osiągnąć temperaturę 180 stopni. Super! Musimy się spieszyć i być ostrożni, bo mieszanka jest bardzo gorąca. Przelałam wszystko do 6 miseczek. Teraz zajmę się barwieniem. Najpierw zielony. Jedna kropla wystarczy. Raz, dwa, trzy. Suzy, ten popyt ma aż 6 kolorów. Naprawdę? Kto by pomyślał? Dokładnie. Przelejemy kolorowy izomalt do przegródek popyt. Zgodnie z jego kolorami. W ten sposób. I czerwony rząd gotowy. Super. Tylko ostrożnie, Suzan. A wy poproście kogoś dorosłego o pomoc.
dobrze? O, czuję się trochę jak Willy Wonka. Czyli ja jestem Umpa Lumpa. Augustus Gloop, Augustus Gloop. Teraz musimy przyłożyć taki patyczek i zaczekać, aż zastygnie. Mogę ci pomóc. Dzisiaj zajmujemy się, Bobyt. Przywitajcie się. Wow, widzę, że nie próżnujesz, jak prawdziwy Umpa Lumpa. Spójrzcie, nasz lizak jest wreszcie gotowy. Dawaj, skosztuję go. O, su, dobry z ciebie cukiernik. A teraz cały się kleje. Tak się składa, że będę mogła ci pomóc. Bierzemy popyt i roztopioną bazę mydlaną w dowolnym kolorze. Zamroziliśmy ją i teraz mamy piękne mydełko. Zobaczcie. Wow, tylko dlaczego tu jest ten fioletowy kolor? Powiesz na moje ukochane arbuzy? Zobacz! Wow, ślinka cieknie! Mnie też! Chodź mi pomóż! Z przyjemnością! Hi-ya! Niesamowite! Dzięki! Teraz będziemy potrzebować blendera. Najlepiej takiego. Wkładamy go do arbuza. Ostrożnie z takimi urządzeniami! Soczek arbuzowy? Okej, dodam trochę żelatyny w proszku. Dobrze. Wybrałeś już jakiś popyt? Tak, jednorożca! O, świetny wybór. Użyję teraz trochę magii. Voila! Pora wypełnić przegródki popyt naszą miksturą. Korzystam z takiej butelki. Ale wy możecie użyć rękawa cukierniczego. Ludziska! Suzy jest zajęta, więc macie czas, żeby subskrybować nasz kanał! Mamy tam mnóstwo filmików! Dobrze, żelatyna stężała. I możemy już wyciągnąć te pyszne żelki! Niech mnie czedar! Te twoje haki są naprawdę super! A może zgodzisz się na mój pomysł? Mogę spróbować? Pewnie, że tak! Weź nożyczki! Okej. I natnij przegródki na środku Dobrze. Gwiazdy! Ostrożnie, kochani, nożyczki to nie zabawka. I hop! Dobrze mi idzie sami? Wspaniale! Teraz zrób dziurkę w każdym ramieniu gwiazdy. Pozwolisz, że użyję trochę magii? Gotowe! Teraz włóż w nie te oto diody. Okej. I raz. I dwa. I trzy! Ale nam wyszła fajna lampka! Skończyłam już sami! Jeszcze nie! Trzymaj moją połowę projektu! A, teraz możemy je ze sobą połączyć! O tak! I wyjdzie nam jeszcze fajniejsza lampka! Spoko, co nie? Przypomnijmy sobie wszystkie nasze dzisiejsze projekty! Ale się dzisiaj świetnie bawiłam. No, dzięki za oglądanie. Który pomysł podobał wam się najbardziej? Mi też. Łapka w górę i powiedzcie znajomym o naszym kanale. Do zobaczenia wkrótce.